Właśnie rozmawiałyśmy sobie tak na takiej kawce przy słodkim i teraz pytanie. Kasia, powiedziałaś bardzo mądrą rzecz, o którą ja tak naprawdę nie zapytałam nigdy nikogo. Bo mi się wydaje, że ja to czuję, to wszyscy to czują, a to tak nie jest, to nie jest taka prawda. Bo ja to odczuwam inaczej i wy też. Ale ja ci za to dziękuję, że ty to poruszyłaś. Bo powiedziała Kasia, a takie pytanie właśnie mi zadała. Znaczy się ja zadałam Kasi, jak ona odczuwa energię właśnie moją, którą ja przekazuję. I ja nigdy nikomu nie powiedziałam, jak to tak naprawdę jest. To Kasia... Nawet w zwykłym masażu relaksacyjnym ją odczuwam, więc... No i to mnie właśnie zaciekawiło, że ty odczuwasz moją energię przy takim masażu relaksacyjnym, na przykład godzinnym. To jest takie ukojenie, wyciszenie dla kobiet, tak, czy tam dla panów po ciężkiej pracy. I Kasia, powiedz po prostu, no to tak chociaż ludziom pokrótce, jak to jest, jak to czujesz. No ja bardzo mocno odczuwam... Ciebie, tą twoją energię, tak w przyjemny sposób, bo to są ciarki, to jest taki ścisk żołądka. Uuu, Kasia! To jest poważnie, to jest taki, no nie takie motyle w brzuchu, ale coś na podobę. No, takie fajne uczucie, naprawdę. Ja nie wiem, być może mam coś takiego, że jakoś bardziej intensywnie ciebie czuję. No, może tak być też. Może też przez to, że... Wiesz, coś tam we mnie też pewnie drzemie, ale no bardzo czuję. To są takie ciarki, takie, wiesz, takie dobre emocje. To jest tak jak usłyszeć na maksa głośno ukochany swój utwór i masz normalnie gęsią skórkę i włosy stają dęba. To tak samo czuję ciebie, kiedy mnie masujesz, nie? No, bo też pytałam właśnie kiedyś, miałam taki przypadek, że myślałam, że tutaj było tak ciepło w gabinecie i mówię, Boże, już tu nie mam czym oddychać. A pani była na masażu i ona miała gęsią skórkę. I ja ją zapytałam, czy pani jest zimna, a ona mi odpowiedziała, że nie. No to mówię, jak jej nie jest zimno, a ona ma taką gęsią skórkę, to co jest? Czuła ciebie po prostu. A ona po prostu, tak, musiała wtedy mnie czuć, ale ja ją potem po masażu zapytałam, bo ja mówię, wie pani co, ja panią przepraszam, mówię, ale mówię, tutaj było tak ciepło i mi się wydawało, że pani skóra no daje mi tutaj, pokazuje mi, że pani jest zimno. A ona właśnie mi odpowiedziała, że nie, mówi, bo ja czułam, mówi, taką, mówi, energię. Czyli ja to też, wiesz, teraz już pytam ludzi, jak to jest, bo... Znaczy, jak robię uzdrawianie typowo, to tak, to ja zawsze pytam ludzi, ale jak robię normalny masaż, to nie pytam, bo ja po prostu tak, mojej energii wyłączyć nie mogę, bo tego po prostu się nie da wyłączyć. Nie, nie, ty nie potrafisz, bo z tobą nawet jak się rozmawia, no to ja tak, ty emanujesz no, tym, to tak jakby wisi w powietrzu i to wiesz, można wyłapać bardzo. Więc... A jak znowu robię uzdrawianie, no to mogę to zwiększyć, bo to mogę zrobić, ale żeby to zabrać tak i pyk i nie ma tego, to tak nie bardzo, to tak się po prostu nie da, tak? Jak to jest we mnie, no to no właśnie myślałam też sobie, jak to jest ci ludzie, którzy to przychodzą na takie zwykłe masaże, jak oni to odczuwają. No i teraz właśnie wiemy, jak to odczuwa Kasia. Także być może osoby, które przychodzą na masaże relaksacyjne, też są takie doładowane wtedy i odczuwają to w sensie takim właśnie gęsiej skórki, tak? Że jednak ta energia przeszła i gdzieś tam coś się odblokowało. Ale właśnie takie uczucie miałam właśnie przy takim zwykłym masażu, właśnie tym moim pierwszym, nie wiem czy pamiętasz, to był zwykły relaksacyjny masaż. I wtedy miałam takie odczucia, bo ale... wiesz, przy wszelkich swoich innych, gdzie faktycznie tej energii dajesz więcej, to w ogóle było niesamowite, nie? To... Nie, miałam ostatnio taki przypadek pana, który chciał tutaj do mnie zawitać parokrotnie, ale jakoś się bał. No. Trudno, no po prostu, no nie jego czas, no to boi się, no to no, musi poczekać po prostu, aż się przestanie bać, no bo co tu zrobić. Tak. No i przyszedł pan sobie na masaż. Pan miał problem z dna moczanowa, czyli to jest palec u mężczyzn, bardzo często piwko, jedzenie, no to tak nieraz jest. No i rzeczywiście pan nie korzystał z całego masażu, tylko robiłam same stopy i nogi, ogólnie nogami się zajęłam, żeby mu tam ten palec pomóc uzdrowić, tak? No i pan był bardzo taki zafascynowany telefonem, bo nawet mnie zapytał, czy mógłby ten telefon trzymać w ręce, bo ja widziałam, że on był zdenerwowany i czy on może sobie tutaj przeglądać. Ja mówię, tak, proszę sobie przeglądać. No i w pewnym momencie już ja mówię do tego pana, że
no poproszę już, żeby ten telefon odłożył na chwilę, no bo ja chciałabym wykonać swoją pracę, to co chcę mu pomóc, tak? No i rzeczywiście przyłożyłam te ręce do jego kolan najpierw i przekazałam mu energię. No i sama się śmiałam, pan bardzo się też śmiał, bo miał takie oczy i mówi do mnie tak. Ja nie wiem, proszę panią, czy to jest ważne. Ewie, tak, co się stało? Ja mam tak gorące kolana, a noga to mi się sama rusza. A ja mówię, że widzę, ale ja myślałam, że to pan rusza tą nogą. Nie, ona się sama rusza. I ja mówię, dobrze, to ja w takim razie teraz na chwilę zabiorę ręce i za chwilę przyłożę panu jeszcze raz. No i tak się stało, przyłożyłam jeszcze raz, ale mówię do pana, że ja trochę zwiększę tą moc tego po prostu, bo czuję, że on potrzebuje więcej. To ja nie wiem, czy to dobry pomysł, mówię. Ale pozdrawiamy tego pana oczywiście, zapraszamy serdecznie. Oczywiście pan korzysta nadal z moich usług. Palec mniej boli, to jest najważniejsze. Masia nie została kopnięta. Nie zostałam, tak. Pan chodzi w butach już, bo miał problem po prostu z włożeniem stopy do buta, bo to ten paluch potem bardzo boli, oni nie mogą po prostu chodzić, tak? No ale udało się, na tyle ile mogłam, to pomogłam. I także różni klienci przychodzą, niektórzy czują gdzieś tam zimno, niektórzy czują bardzo gorąco. No też odczuwałam, jedno i drugie właściwie. Tak. Ale wiesz, dlaczego tak jest? Dlatego, że jak są blokady jakieś w ciele, energetycznie jesteś zablokowana, no to idzie ten przepływ energii. I kiedy jest na przykład coś tam, jakaś blokada, tak ci wytłumaczę, i ja puszczę energię, to żeby ona puściła, to ona musi się tam przebić, tak? No właśnie, kiedy ona się przebija, to wtedy ci puści. Tak. Nie? Ja mówiłam, że czuję drętwienie i taki dziwny, lekki ból w nodze, wiesz, jakby... Jak jest na przykład jakieś schorzenie, przykładowo bark albo łopatka i ja teraz dotknę dłonią, no to ty będziesz czuła ciepło, tak? W momencie, kiedy ja mogę nie trzymać, dotykać, nie muszę dotykać twojego ciała, wystarczy, że ja trzymam nad danym miejscem, pójdzie ta energia, to ciepło, ty ją wyczuwasz w środku jako ciepłe, no i po prostu przytrzymuję to, tak? W którymś momencie wezmę dłoń, przyłożę jeszcze raz. I bywa tak, że możesz czuć też zimno, nie? Gdzieś tam ci będzie mrowiało, chwilę będziesz czuła to dłużej, ten ból taki, on ci się przypomni, nawet jeżeli nie bolało ci dzisiaj, on się przypomni, ale za chwilę, patrz, już teraz trzymam, mam ten. I po prostu on ci po prostu puści, tak? W danym momencie, tam kiedy ma być, pójdzie ten przepływ energii, on ci puści ci to i to po prostu ustanie, tak? No, tak to powinno wyglądać, tak? Prawidłowo. No, że te nasze blokady, czy te nasze jakieś tam cierpienia, schorzenia, tak? Powinny nam w którymś momencie odpuścić, tak? I po to tu jestem, też pracuję z tą energią, żeby w ten sposób pomagać, tak? Czy moja energia może nie zadziałać na kogoś? Oczywiście, że może nie zadziałać, no bo ja też nie jestem, nie, jakby to powiedzieć wam, wytłumaczyć. Wy możecie nie działać na mnie, ja na was, tak? Nie będziemy wspólnie mieli tej energii, nie będę mogła się jakby do was podłączyć, bo nie będziesz chciała mnie dopuścić, tak? To wtedy po prostu ja nie zadziałam na ciebie, bo no nie ma takiej możliwości. Człowiek zamkniesz się i tyle. Tak, człowiek się zblokuje na ciebie i nie dojdziesz ani tyle. Tak, i nie jestem w stanie, wtedy mam taki mur, że ja tego po prostu nie przebiję, nie? Ja nawet nie chcę wtedy tak na siłę pracować z takim człowiekiem, bo i to mnie energetycznie wypompuje i danej osobie nie pomogę, także no to akurat jest tutaj bez sensu, nie? Ale zdarzają się, czy takie jakieś śmieszne przypadki, czy się zdarzają, bo nieraz takie mnie pytacie, czy śmieszne przypadki się zdarzają. Nie, chyba takich śmiesznych to tak chyba raczej nie ma. Wydaje mi się, że nie, ale dużo jest takich osób, które właśnie potrzebuje coś tam naprawić, czy w sensie swoich problemów, czy tam swojego życia, czy jakichś schorzeń, to tak. No i jak na razie to mi się udaje wszystko fajnie tutaj popracować z ludźmi. Nie mówię, że to jest raz i nagle będzie tutaj, nie wiem co, zrobione, bo to tak nie działa, tak? To też zależy, czy osoba jest, czy korzysta z lekarza, czy robi badania. Właśnie, to też wymaga ingerencji w siebie i pracy ze sobą. No oczywiście, że tak. Jakby dajesz
wiesz, gotowe wszystko nam na tacy, a dokąd my ją zaniesiemy i w którym kierunku, to już zależy od nas. No oczywiście, że tak. Potencjalnych klientów tutaj. No, no tak. Tutaj też ludzie pytają, mówię, a czy ja, jak mam na przykład problem z wątrobą, czy ja muszę mieć badanie od lekarza? No fajnie by było mieć, tak? Żebyś wiedziała chociaż, co ci dolega, tak. Od czego to się wzięło, jak długo to jest, jaki stan jest tej wątroby, co mówią lekarze, jakie tabletki, czy ty w ogóle jesteś, czy bierzesz tabletki. Ja też uważam, że i oczywiście mówię o tym głośno, że jeżeli mamy lekarza i mamy jakieś schorzenie, żeby brać te tabletki, tak? Żeby jednak ten lekarz, mieć tą kontrolę tych lekarzy, tak? Żeby robić te badania. Fajnie jest, pracujesz, bierzesz tabletki, przychodzisz na przykład do mnie i ze mną pracujesz i idziesz sobie zobaczyć za jakiś czas, zrobić ponownie badania. I ty wtedy widzisz, czy coś się wydarzyło rzeczywiście, czy to pomogło. I to właśnie o to chodzi, a nie żeby sobie tak nie iść do... Pani mi pomoże, bo pani jest tabletką. Tak. No ja nie jestem tabletką, tak? Nie, możesz wspomóc. Ja mogę wspomóc, ja mogę pomóc wam przygotować ten organizm do tego, żeby on robił samo uleczenie, tak? Żeby poradził sobie. No ale tak naprawdę taką pracę też, no to wy musicie wykonać. Tak. To ja za was tego po prostu nie zrobię. Ja wam mogę pokazać tą drogę, ale tej pracy po prostu nie zrobię, tak? No tak. I tyle. Ty nas nakierowujesz, że my musimy sami pracować nad sobą, bo na tym, no na tym to poniekąd polega, nie? Pewnie, tylko też nieraz jest tak, Kasia, że ludzie przychodzą na przykład na intencje, wiedzą, z czym chcą pracować i tak naprawdę po intencji już nie robią nic, bo bywa, tak? Albo chcą, żebym ja zrobiła za nich. No ale tak się nie da. No po prostu tak się nie da. No bo chodzi o... Jeżeli ktoś będzie ktoś chciał wiedzieć o energiach, jakieś pytania, no to oczywiście też zapraszam. Nie musisz przychodzić na masaż, możesz przyjść sobie po prostu, umówić się i chwilę porozmawiać ze mną, tak? Jeśli potrzebujesz, masz taką potrzebę, to zapraszam. No i tyle. Także co? Zapraszamy serdecznie.